Rozdział ósmy. Zapadał już zmierzch, gdy przyszedł do Soni. Przez cały dzień wyczekiwała na niego w wielkim zdenerwowaniu. Denerwowały się zresztą razem z dunią. Ta przyszła do niej jeszcze rano, przypomniawszy sobie słowa, jakie wczoraj wypowiedział do niej Swidrygłow, że Sonia wie o wszystkim. Nie będziemy tu szczegółowo relacjonować rozmowy, jaką odbyły między sobą obie kobiety. Nie będziemy też opisywać łez, jakie wylały, i jak bardzo stały się sobie bliskie. Pociechą dla Duni było to, że patrząc na Sonię, miała pewność, że brat jej nie będzie sam do niej, do Sonii pierwszej przyszedł przecież ze swoją spowiedzią. W niej szukał tej głębi duszy człowieka, która miała go i ratować i ukoić. Ona też pójdzie wraz z nim gdziekolwiek rzuci go los. Dunia nawet nie pytała, wiedziała bowiem, że tak właśnie będzie. Patrzyła na Sonię w jakimś uwielbieniu i początkowo tak otwarcie okazywanym zachwytem niemal ją upeszyła. Sonia bliska była płaczu, uważała bowiem, że niegodna jest nawet spojrzeć na Dunię. Na zawsze przecież utrwalił się w jej pamięci ów widok Dunii. Jeden z najpiękniejszych i niepowtarzalnych, jakie widziała w swoim życiu. Gdy Dunia odkłoniła się jej na pożegnanie tak uprzejmie i z takim szacunkiem, po owym spotkaniu u Raskolnikowa, gdzie po raz pierwszy się zobaczyły. Niecierpliwiąc się Dunia zmieniła zamysł. Zostawiła Sonię samą i postanowiła zaczekać na brata w jego izdepce. Cały czas odnosiła bowiem wrażenie, że tam najpierw zajdzie. Zostawszy sama... Sonia zaczęła panicznie lękać się i zadręczać myślą, że rzeczywiście może on skończyć z sobą, sam zadać sobie śmierć. Tego również bała się Dunia. Przez cały dzień przekonywały się nawzajem, przytaczając rozmaite argumenty, że jest to przecież niepodobieństwem, co sprawiało, że dopóki znajdowały się razem, były spokojniejsze. Teraz, gdy się rozstały, zarówno jedna, jak i druga, tylko o tym jednym myślały. Sonia przypomniała sobie to, co powiedział do niej wczoraj z Fidrygajów, że Raskolnikow ma przed sobą dwie drogi. Władymirski trakt albo... Wiedziała też, jak bardzo jest on próżny, gwałtowny, ambitny i jak wielka jest jego niewiara. Czyżby jedynie małoduszność i lęk przed śmiercią nakazywały mu trzymać się życia? Pomyślała z rozpaczą. Tymczasem słońce już zaszło. Stała przed oknem i smętnym, nieruchomym wzrokiem, uporczywie przez nie patrzyła. Za oknem widoczna była jedynie niepobielona, szczytowa ściana sąsiedniego domu. Wreszcie, gdy absolutnie już była pewna, że nieszczęśnik popełnił samobójstwo, wszedł on do pokoju. Okrzyk radości wyrwał się jej z piersi. Jednakże spojrzawszy mu w oczy, nagle pobladła. — A więc przyszedłem — powiedział, uśmiechając się Raskolnikow. — Przyszedłem po twój krzyżyk, Soniu. — Sama mi przecież kazałaś pójść na dróg skrzyżowanie i wyznać swe grzechy. Czyżbyś się teraz, gdy sprawa ma się ku końcowi... — Przelękła? Sonia wpatrywała się w niego zdumiona. Tak dziwny wydał się jej ton, jakim to powiedział, że aż chłód ją przeszył. Po minucie domyśliła się jednak... Że zarówno ton, jak i te słowa skrywały coś więcej. Rozmawiał z nią patrząc gdzieś w dal, jakby bojąc się spojrzeć jej prosto w oczy. Widzisz, Soniu, zastanowiłem się i doszedłem do wniosku, że tak będzie najkorzystniej. Jest pewna okoliczność, trzeba by długo mówić, a nie warto. Wiesz, co mnie tylko złości? Irytuje mnie jedynie to, że te wszystkie. Tępe, bestialskie mordy natychmiast mnie obstąpią. Wytrzeszczą na mnie swoje gały i będą zadawać mi te swoje głupawe pytania, na które zmuszony będę odpowiadać. A jeszcze będą pokazywać mnie sobie palcami. Do diabła nie pójdę z zeznaniami do porfirego. Mam go dość. Lepiej pójdę do mojego znajomego. Do procha. Wywrze to odpowiednie wrażenie. Gdyż zadziwi go niepomiernie. Trochę więcej zimnej krwi, by mi się przydał. Zbyt szybko bowiem ostatnimi czasy żółć się we mnie burzy. Wyobraź sobie, przed chwilą niemal pięścią groziłem siostrze tylko dlatego, że obejrzała się, gdy odchodziłem, bo chciała ostatni raz popatrzeć na mnie. Stan taki to istne zbyt Jak. Nisko upadłem. Gdzie masz ten krzyżyk? Był jakiś zmieszany. Ani na chwilę nie mógł też ustać w jednym miejscu, na żadnym też przedmiocie. Nie umiał skoncentrować uwagi, coraz też inna myśl przelatywała mu przez głowę. Nie potrafił skupić się na tym, o czym mówił. Ręce mu lekko drżały. Sonia, nie odezwawszy się ani słowem, wyjęła z szuflady dwa krzyżyki. Cyprysowy i miedziany. Przeżegnała się, przeżegnała też i jego. I założyła mu krzyżyk cyprysowy tak, by miał go jak najbliżej serca. Symbolicznie to znaczy, że krzyż biorę na siebie. <grych> Jakbym dotąd mało się wycierpiał. Cyprysowy, czyli taki zwykły, najprostszy. Ten miedziany to był Lizawiety. Zostawiasz go dla siebie. Możesz mi go jednak pokazać? Czyżby miała go wtedy w tamtej chwili przy sobie? Widziałem jeszcze podobne dwa krzyżyki, srebrny i na ikonce. Cisnąłem je wtedy starusza na pierś. Właściwie prawdę powiedziawszy to właśnie owe dwa powinienem sobie założyć. Nieprawda. Nie wiem, po co to wszystko mówię? Może po to, by o sprawie całej zapomnieć? Jakoś trudno mi się jest skupić. Widzisz, Soniu, właściwie to przyszedłem, by cię powiadomić, byś wiedziała, jak się sprawa ma i to wszystko. Po to tylko przyszedłem. Myślałem, że więcej powiem. Przecież to ty namawiałaś mnie, bym poszedł, no więc. Dobrze. Pójdę do więzienia. Stanie się zadość twojemu pragnieniu. Dlaczego więc płaczesz? I ty także. Przestań, proszę. Oh, jak mi to wszystko doskwiera. Trzeźwość myślenia jednak mu wracała. Serce mu się więc ściskało, gdy na nią patrzył. A ją, co ja obchodzę? Myślał sobie. Kimże jestem dla niej? Dlaczego i ona płacze? Dlaczego martwi się o mnie jak matka czy dunia? Piastunką mi będzie, przeżegnaj się i zmów choć jedną modlitwę. Drżącym głosem nieśmiało poprosiła Sonia. Proszę bardzo. Przeżegnam się, ile tylko razy zapragniesz. Ze szczerego serca to zrobię, Soniu. Ze szczerego. Nawiasem korciło go, by powiedzieć zupełnie coś innego. Przeżegnał się kilka razy. Sonia sięgnęła po swoją chustę i zarzuciła ją sobie na głowę. Była to przypuszczalnie ta sama zielona, damowa chusta, o której wspomniał mu Marnie Ładow, mówiąc, że należy do całej familii. Raskolnikow przypomniał to sobie, ale nie spytał, czy to ta chusta właśnie. Rzeczywiście, czuł, że z trudem zbiera myśli i jest nadzwyczajnie zdenerwowany. Przeraziło go to. Nagle dotarło do niego, że Sonia chce wyjść razem z nim. Co takiego? A ty dokąd? Nie waż się iść ze mną. Masz zostać, idę sam. Zawołał w jakiejś małodusznej irytacji, wręcz rozwścieczony i ruszył w stronę drzwi. Nie musi ciągnąć za mną cała Czereda. Mruknął, wychodząc. Sonia stała po środku pokoju. Nawet się z nią nie pożegnał. Natychmiast też zapomniał o niej, dusza jego nękała, nie dając spokoju, pełna ostrego buntu wątpliwość. Czy, aby na pewno muszę to zrobić? Znowu pomyślał sobie, schodząc po schodach, czy rzeczywiście nie można tego wszystkiego inaczej załatwić, a może się jednak cofnąć i nie pójść. Mimo to jednak szedł. Nagle dotarło do niego w sposób ostateczny, że nie ma co zadawać sobie takich pytań. Wyszedłszy na ulicę, przypomniał sobie, że nie pożegnał się z Sonią, że zostawił ją stojącą w tej swojej zielonej chuście po środku pokoju, wystraszoną jego zachowaniem. I na chwilę się zatrzymał. W tymże momencie błysnęła mu pewna myśl, która właściwie tylko po to pojawiła się w jego głowie, by ostatecznie go przybić. Po cóż zachodziłem do niej teraz? Skąd mi się to wzięło, że powiedziałem? Zaszedłem, by powiadomić, jak się sprawa ma, ale jaka sprawa? Właściwie w ogóle nie miałem do niej żadnej sprawy. Poinformować ją, że idę, a niby po co? Też mi pilna wiadomość. A może się w niej zakochałem? Nie! To w grę nie wchodzi. Zresztą dopiero co odgnałem ją od siebie jak sukę. Krzyżyk mi się od niej wziąć zachciało. Czyż po to ją odwiedzałem? O, jakże nisko upadłem. Nie, zaszedłem, bo potrzebny był mi widok jej łez. Koniecznie chciałem ujrzeć w jej oczach przerażenie. Nieodzowna była mi litość i udręka jej serca. Konieczne mi to było gdyż mogłem się czegoś uchwycić, pokrzepić się, choć przez chwilę patrząc na odruch ludzkiego serca. Sam nie potrafiłem takiego odruchu w sobie wzbudzić, choć starałem się, ale zbyt ubogi jest mój duch i tylko nicość wychodzi ze mnie. Po prostu nikczemnikiem jestem. Szedł bulwarem nad brzegiem kanału i już miał niedaleko. Jednakże, doszedłszy do mostu, Przystanął i nagle skręcił na most, by pójść w stronę placu. Siennego, z zachłannością rozglądał się na prawo i lewo, w napięciu wpatrując się we wszystko, obok czego przechodził. Na niczym jednak nie będąc w stanie zatrzymać wzroku, po prostu wszystko wymykało się jego spojrzeniu. Oto za tydzień, a najwyżej za miesiąc będę przejeżdżał przez ten most w jednej z tych aresztanckich kibitek. Jak wtedy popatrzę na ten kanał? Warto by utrwalić sobie w pamięci ten widok. Przemknęło mu przez głowę. Oto szyld, na którym ktoś wypisał Towarzystwo. Ano, muszę zapamiętać ten błąd ortograficzny, to Ży zamiast RZ popatrzeć za miesiąc, czy będzie już poprawiony, co wtedy będę czuł i. Co sobie pomyślę? Boże, jakże nieistotne jest to wszystko, o czym zawracam sobie teraz głowę. Oczywiście, wszystko to bierze się, jak sądzę, ze swoistego rodzaju ciekawości. <grytanie> Też mam się nad czym zastanawiać. Po prostu dzieci nie je i fanfarona strugam przed samym sobą. Dlaczego jednak zawstydzam samego siebie, Jakżeż ci ludzie chodzą po ulicy? Choćby ten Grubas, jak się zdaje. Niemiec, który mnie popchnął, czy aby wie, kogo potrącił? A tu znowu jakaś kobiecina z dzieciakiem prosi o wspomożenie. Ciekawe, że uważa mnie ona za człowieka szczęśliwszego od siebie. Może więc jej coś dać, tak z czystego kaprysu. Co to. Mam jeszcze piątaka w kieszeni. Jak on się w niej uchował? Proszę wziąć. Proszę. Dla dziecka. Niech Bóg macie w swojej opiece! Usłyszał płaczliwy głos żebrzącej. Wszedł na plac sienny. Choć patrzał z obrzydzeniem na tłum, szedł właśnie tam, gdzie kłębiło się jak najwięcej narodu. Oddałby wszystko, by być sam, jednocześnie czuł, że ani jednej chwili nie wytrzymałby bez ludzi. W tłumie rozrabiał jakiś pijak. Usiłował coś zatańczyć, lecz walił się z nóg. Otaczała go gromada ludzi. Raskolnikow przecisnął się przez ową ciżbę, przez kilka minut przyglądał się pijakowi i nagle parsknął krótkim, urywanym śmiechem. Po chwili już nie myślał o nim, jakby go w ogóle nie było, choć wciąż na niego patrzył. Wreszcie odszedł, nie zdając sobie sprawy ze swego zachowania. Doszedłszy jednak do połowy placu. Nagle ocknął się, poruszony czymś do głębi. Jego ciałem i umysłem owładnęła pewna idea. Nagle bowiem przypomniał sobie słowa Soni. Wyjdź na skrzyżowanie dróg, padnij przed ludźmi na kolana, ucałuj ziemię, albowiem wobec niej zgrzeszyłeś i wyznaj głośno całemu światu. Jestem zabójcą. Zadrżał, wspomniawszy to. Tak bardzo jednak był zgnębiony tą swoją rozpaczliwą sytuacją i niepokojem, jaki go ogarniał ostatnimi czasy, a zwłaszcza w ostatnich godzinach, że przypomnienie sobie rady Soni, spadło na niego niczym ostatnia możliwość odratowania uczuciowej wrażliwości. Chęć zastosowania się do tej rady przyszła więc z nienacka. W duszy jego zatliła się maleńka iskierka, z której nagle zrodził się ogień, ogarniający całe jego jestestwo. Za jednym zamachem poczuł w sobie czułość. Łzy popłynęły mu z oczu. Jak stał? Tak runął na ziemię. Klęczał po środku placu, z twarzą tuż przy ziemi i całował tę brudną ziemię z lubością i błogością. Wstał i ukląkł po raz drugi. Patrzcie, jak się zachlał, Zauważył jakiś stojący obok wyrostek. Rozległ się śmiech. Na pewno na pielgrzymkę do Jerozolimy się wybiera. To. Braciszkowia jest jego pożegnanie z bliskim i ojczyzną. Cały świat na kolanach za grzechy przeprasza. Gród słoneczny Sankt Petersburg i padł, na którym został wzniesiony. Pocałunkami obsypując. Dodał jakiś, dobrze urżnięty mieszczuch. Młody jak ptak! Co niedawno loty rozpoczął, wtrącił ktoś trzeci. Ze szlachty, powiedział ktoś statecznym głosem: Teraz nie rozeznasz, kto ze szlachty, a kto nie. Takie właśnie pokrzykiwania i odezwania sprawiły, że słów, to ja zabiłem, które przypuszczalnie już miał zamiar wypowiedzieć, nie był w stanie wymówić. Ze spokojem jednak zniósł wszelkie owe pokrzykiwania i nie rozglądając się, poszedł za łukiem wprost w stronę komisariatu. Dobrze znajoma postać mignęła mu po drodze, ale jej widok wcale go nie zaskoczył. Był bowiem pewien, że ją zobaczy. W chwili, gdy na placu siennym podnosił się z klęczek, przypadkiem spojrzał w lewo w odległości jakichś pięćdziesięciu kroków od siebie, dostrzegł Sonię starała się schować przed jego wzrokiem za jedną z tych drewnianych but, jakich tyle ustawionych jest na tym placu. A więc cały czas towarzyszyła mu w tej jego naznaczonej boleścią wędrówce. I właśnie w owej chwili Raskolnikow poczuł i zrozumiał raz na zawsze, że Sonia jest już teraz związana z nim na wieki i pójdzie za nim choćby na kranic świata, gdzie tylko los go rzuci. Całe jego serce odmieniło się, ale oto właśnie w owej chwili doszedł do miejsca, gdzie wszystko miało się rozstrzygnąć. Dość śmiałym krokiem wszedł na podwórko. Należało wejść na trzecie piętro. Zanim dojdę, minie jeszcze trochę czasu pomyślał sobie w ogóle miał wrażenie, że owa. Decydująca chwila jest jeszcze bardzo odległa, że zanim nastanie, upłynie jeszcze sporo czasu i wystarczająco dużo będzie mógł sobie jeszcze przemyśleć. Te same, zaśmiecone z korupkami jajek kręte schody. Tak samo pootwierane na oścież drzwi mieszkań. Te same kuchnie, z których niósł się Sfond i Fetor. Raskolnikow nie był tu od tamtej pory. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa, Uginały się pod nim. Ale piął się w górę. Zatrzymał się jednak na mgnienie oka, by zaczerpnąć tchu i nieco ochłonąć. Chciał bowiem wejść jak człowiek. Ale dlaczego? W imię czego? Pomyślał nagle, zastanowiwszy się nad swoim porywem. Skoro już mam wypić ten kielich, to czyż nie powinno być mi wszystko jedno? Im będę szpetniej wyglądać, tym lepiej. W wyobraźni na moment zarysowała mu się figura Ilii Pietrowicza Procha. Czyż koniecznie powinienem pójść do niego, a może by tak do kogoś innego, na przykład do Nikodema Fomicza? Zawrócę więc teraz i pójdę do samego naczelnika, do jego mieszkania. Chyba tak będzie najlepiej. W każdym razie wszystko odbędzie się mniej oficjalnie. Nie, nie, koniecznie do procha. Tylko do procha. Jak pić gorycz, to od razu do dna. Ochłonąwszy i ledwie zbierając siły, przemógł się i otworzył drzwi do komisariatu. Tym razem interesantów było niewielu. Znajdował się tu jakiś stróż, ktoś tam jeszcze z plepsu. Woźny nawet nie wyjrzał za swojej przegródki. Raskolnikow przeszedł do następnego pomieszczenia. Być może nie będzie przed kim złożyć zeznania. Przemknęło mu przez głowę. Tutaj z kolei, jakiś jegomość, najwyraźniej skryba w cywilnym surducie, siedział przy biurku i najwyraźniej zabierał się do pisania. W kącie usadowił się jeszcze jeden pisarczyk. Zamiotowa nie było. Nikodema Fomicza, oczywiście, również. — Nikogo nie ma? — zapytał Raskolnikow, zwracając się do jego mościa przy biurku. — A kto potrzebny? — A dawno niesłyszany, dawno niewidziany, ale ruskiego ducha nietracący. — Czy jak to tam w bajce? Zapomniałem. Raskolnikow zadrżał. Przed nim stał proch. Nagle wyszedł on z przyległego pomieszczenia. — Masz ci los — pomyślał Raskolnikow. — Skąd on się tu wziął? — Pan do nas. — A cóż to pana sprowadza? — wykrzykiwał Ilja Pietrowicz. Najwyraźniej był w przewybornym, a może nawet odrobinkę nazbyt podniosłym stanie ducha. — Jeśli ma pan jakąś sprawę, to przyszedł pan za wcześnie. Ja sam zaszedłem tu przypadkowo. Ale jestem do usług. Przyznam się panu, panie przepraszam, panie, panie. Raskolnikow. No właśnie, Raskolnikow. Chyba pan nie pomyślał, że mogłem zapomnieć. Niech pan bardzo, proszę, nie sądzi, że tak. A więc Raskolnikow. Rodion. Rodionowicz, jeśli się nie mylę. Rodion Romanowicz. Ależ tak, Radion Romanowicz, Radion Romanowicz, tak właśnie chciałem powiedzieć. Wielokrotnie nawet to sprawdzałem, i muszę panu wyznać, że od tamtej pory szczerze ubolewam, że tak wtedy potraktowaliśmy pana. Wytłumaczono mi później, dowiedziałem się, że jest pan początkującym literatem, a nawet uczonym, że stawia pan, jeśli można tak powiedzieć, pierwsze kroki. Boże kochany! Któryż z literatów i uczonych w czasach młodości nie marzyłby iść oryginalną drogą? Ja i moja żona oboje uwielbiamy literaturę. A jeśli chodzi o żonę, to wielbi ją wręcz do szaleństwa literaturę i sztuki piękne. Wystarczy tylko być szlachetnym, a wszystko inne osiągnie się za sprawą talentu, wiedzy, rozsądku, geniuszu. Weźmy na przykład kapelusz. Czymże takim jest kapelusz? Jest jak blin. Mogę kupić go sobie u Zimmermana, ale tego, co jest pod kapeluszem, co kapelusz przykrywa, tego już nigdzie nie da się kupić. Wyznam, że chciałem nawet pójść do pana z przeprosinami, pomyślałem sobie jednak, że. Może pan, ale nie zapytałem jeszcze. Pan rzeczywiście ma jakąś sprawę do nas. Powiadają, że ktoś z rodziny do pana przyjechał. Owszem, matka i siostra. Miałem nawet zaszczyt i szczęście poznać pańską siostrę. Wykształcona i urocza osóbka, muszę się panu przyznać, że przykro mi było, że tak wtedy się uniosłem. Kazus, nie miałem też prawa wtedy, gdy pan omdlał, obrzucić pana takim spojrzeniem. Wszystko bowiem w sposób jak najbardziej oczywisty później się wyjaśniło. Zaboboń i zaślepienie! Rozumiem Pańskie oburzenie. A może z powodu przyjazdu najbliższych chce Pan zmienić mieszkanie? Nie, ja tylko tak. Zaszedłem zapytać. Myślałem, że zostanę tutaj zamiotowa. A, tak! Zaprzyjaźniliście się, Panowie, słyszałem. Ale zamiotowa Pan nie zastał. Już u nas nie pracuje. Ano, zabrano nam. Aleksandra Grigoriewicza z dniem wczorajszym w spisie pełniącym służbę. Już nie figuruje, odszedł, a na odchodnym wszystkim na wymyślał, wręcz ordynarnie się zachował. Lekko duch i nic więcej. Taki zdawał się być obiecujący, ale tak to na ogół z nimi bywa, z tymi dobrze się zapowiadającymi młodzianami. Egzamin podobno jakiś chce zdawać, ale zdaje się, że tak tylko mówi dla fanfaronady, bo na gadaniu to się wszystko skończy. To nieco dla przykładu pan, czy pański przyjaciel Razumichin. Panów kariera przebiega na niwie naukowej. Żadne też niepowodzenia nie są w stanie jej zachwiać. Jeśli chodzi o pana, to wszelkie te uroki życia, jeśli można się tak wyrazić, nihilest, asteto, mnichu, samotniku, Księga Pióro za uchem. Dociekania naukowe. Oto królestwo, w jakie wzlatuje pański duch. Sam również trochę. Czy raczył pan czytać pamiętniki Livingstona? Nie. A ja czytałem. Musi pan wiedzieć, że rozkrzewiło się obecnie co niemiara nich i listów. Ale to przecież zrozumiałe. Niech pan popatrzy. Jakie to czasy teraz nastały. A zresztą ja z panem. Pan. Oczywiście, nie jest nihilistą. Niech pan powie szczerze, ale naprawdę szczerze. Nie. Ze mną może pan być szczery. Nie musi się pan czuć skrępowany. Niech pan powie nawet to, czego nie śmiałby powiedzieć w duchu sobie samemu. Oddzielna sprawa to służba, rzetelność pracy, a inna to. Pan może myśli, że zamierzałem powiedzieć: przyjaźń. Nie zgadł pan. Nie przyjaźń miałem na uwadze, lecz pojęcie szersze: ludzkość, że jest się obywatelem i człowiekiem, poczucie umiłowania ludzi i najwyższego. Mogę być osobą urzędową i zajmować odpowiedzialne stanowisko lecz przede wszystkim mam obowiązek dostrzegać w sobie obywatela i człowieka i oczywiście być tego świadom. Raczył pan zapytać o zamiotowa. A wie pan, kto zaczął ten pański zamiotow? To skandaliczny awanturnik, który niczym francuski frant najlepiej się czuje z kielichem szampańskiego czy też dońskiego w ręce. I to w najbardziej podejrzanych spelunkach. A ja, że się tak wyrażę... Pełen jestem oddania i najwznioślejszych uczuć, a ponadto mam pozycję, rangę, stanowisko. Jestem żonaty i mam dzieci. Wypełniam swe powinności obywatela i człowieka, a on za pozwoleniem. Kim jest? Zwracam się z tym pytaniem do pana jako do człowieka, którego tytułem do szlachetności jest wykształcenie. Dodam jeszcze, że rozpleniło się tych babek połogowych ponad wszelką miarę. Raskolnikow uniósł pytająco brwi. Słowa sypiące się z ust Ili Pietrowicza, który najwyraźniej dopiero niedawno wstał od biesiadnego stołu, w swej większości były dla dlań pozbawione znaczenia. Coś tam jednak z tego, co mówił, do niego docierało. Patrzył więc pytająco, nie wiedząc, czym się to skończy. Mówię o tych krótko podstrzeżonych dziewuchach. Ciągnął dalej Ilia Pietrowicz, niczym w transie. — To ja na swój użytek nazwałem je babkami połogowymi i uważam, że określenie to jest niezwykle trafne. Cisną się takie do akademii i uczą się anatomii. Niech pan jednak powie, czy jeśli zachoruję, to wezmę taką dziewuchę, by mnie leczyła? <laughs> Ilia Pietrowicz rechotał na całe gardło, niezwykle zadowolony ze swoich szarcików. Załóżmy nawet, że jest to bezgraniczne pragnienie wiedzy. No dobrze. Oświeciło się w niejednej głowie i wystarczy. Dlaczego jednak od razu tym się złośliwie popisywać? Dlaczego obrzucać porządnych ludzi wyzwiskami, jak czyni to ten niegoziwiec zamiotow? Dlaczego on mnie znieważył? Pytam pana. A wie pan, ile to teraz samobójstw się namnożyło? Nawet pan nie jest sobie w stanie wyobrazić. Nie mają za co żyć i odbierają sobie życie. Podlotki, młokosy, starcy, dosłownie wszyscy. Właśnie dzisiaj rano przyszło do nas powiadomienie o jednym takim jegomościu, który niedawno tutaj przyjechał. Hej tam! Nilu Pawłowiczu! Nilu Pawłowiczu! Poda mi pan nazwisko tego dżentelmena, o którym doniesiono nam, że dopiero co zastrzelił się na wyspie Petersburskiej. Swidrygajłow. Ochrypłym, beznamiętnym głosem odezwał się ktoś z sąsiedniego pokoju. Raskolnikow drgnął. Swidrygajłow? Swidrygajłow się zastrzelił? krzyknął. Coś takiego znał pan Swidrygajłowa? Tak. Znałem. Niedawno tu przejechał. Zgadza się, przyjechał niedawno, żona go odumarła. Hulaszczy tryb życia prowadził i tu nagle palnął sobie w łeb i to w sposób tak odstręczający, że nie dało się wręcz patrzeć. W swoim notesie skreślił kilka słów, że śmierć zadaje sobie będąc przy zdrowych zmysłach i prosi, by nikogo winą o to nie obarczać. W dodatku powiada, że pieniędzy miał w brud, a pan... Jak się z nim poznał? Znałem go, bo siostra moja była w jego domu guwernantką. Doprawdy? Zatem może nam pan o nim co nieco powiedzieć? W jego zachowaniu nic panu nie wydało się podejrzane? Wczoraj się z nim widziałem. Pił wino. Do głowy by mi nie przyszło. Raskolnikow miał wrażenie, jakby coś na niego nagle spadło i przygniotło go. Znowu brakuje panu chyba powietrza! Rzeczywiście, zaduch tu u nas straszny. No, na mnie już pora. Wyszeptał Raskolnikow. — Wybaczy pan, że zabrałem panu czas. O, ależ nie szkodzi. Przyjemnie się z panem rozmawiało i muszę panu powiedzieć, że wdzięczny nawet jestem. Ech, zaszedłem tylko. Chciałem się widzieć z Zamiotowem. — Rozumiem, rozumiem. Bardzo mi jednak było miło. Mnie również. Do zobaczenia więc. Uśmiechnął się raskolnikow. Wyszedł. Zataczał się. W głowie miał zamęt. Nie był nawet pewien, czy nogi jeszcze go niosą. Zaczął iść po schodach, prawą ręką trzymając się ściany. Zdawało mu się, że jakiś stróż, z książką meldunkową w ręce, idąc do góry, do kancelarii. Potrącił go, że posłyszał jazgotliwe szczekanie jakiejś psiny dochodzące z niższych pięter i że doszedł go krzyk kobiety, która rzuciła w zwierzę wałkiem do ciasta. Zszedł na dół i wyszedł na podwórko. Tutaj na podwórku, tuż przy wyjściu stała blada, odręfiała Sonia i przenikliwie, jakże przenikliwie patrzyła na niego. Stanął przed nią. Ból, udręka i rozpacz malowały się na jej twarzy. Załamała ręce. Uśmiech jakiejś jakby rezygnacji czy też zawodu zastygł jej na ustach. Postał chwilę przed nią, uśmiechnął się i ruszył z powrotem na górę do kancelarii. Ilia Pietrowicz rozsiadł się już przy biurku i przerzucał jakieś papiery. Przed nim stał ów nieokrzesaniec, który dopiero co potrącił Raskolnikowa, wchodząc do góry po schodach. — A, pan znowu! — Zostawił pan coś tutaj? Ale, ale. Co panu jest? Kolnikow z pobielałymi wargami i nieruchomym spojrzeniem, zwolna zbliżył się do niego. Podszedł do samego biurka. Oparł się o nie ręką, chciał coś powiedzieć, lecz nie mógł. Z ust jego dobywały się jedynie jakieś, bez związku, łamiące się, trudno nawet powiedzieć, słowa. Obrazujące całe jego napięcie, nad którym w tym momencie nie potrafił zapanować. Pan chyba zasłabł. Dajcie krzesło. Proszę, niech pan siada. Wody! Raskolnikow osunął się na krzesło, lecz nie spuszczał twarzy z oczu niezmiernie zdziwionego Ili Pietrowicza. Obaj dobrą minutę wzajemnie mierzyli się wzrokiem i czekali. Przyniesiono wodę. To ja mógł rozpocząć raskolnikow. Niech pan się napije wody. Raskolnikow odsunął szklankę z wodą i cicho, z przerwami, ale dobitnie, powiedział: To ja zabiłem wtedy siekierą, tę starą emerytkę, i jej siostrę Lizawietę oraz je ograbiłem. Ilia Pietrowicz rozdziawił usta. Zewsząd zbiegli się ludzie. Raskolnikow powtórzył swoje zeznanie.